Hej wszystkim, tu Luna Delula, witam Was z Oazy Szczęścia. Jak widzicie, mamy dziecko w drodze, Rebeka zaczęła rodzić z samego rana. W związku z tym obudzimy ją, ona chyba zresztą sama się obudzi. I zawieziemy jak najszybciej do szpitala. Zawieź do szpitala. Oni sobie pojadą, reszta domowników jeszcze śpi. Gudwin, ja wiem, że Ty przeżywasz, ale może byś się tak nie wydzierał. Reszta jeszcze śpi i trochę to potrwa. O, Odosza musimy zabrać. Boże, zadbać, nie zabrać. Użyj. Reszta w jakim jest stanie emocjonalnym? No, takim nie najgorszym. Russell do późna pracował, chyba do 3 w nocy. Znaczy właściwie nad ranem. Zaraz odsypia biedak. Oboje chcą dziewczynkę z Marią, więc nie wiem, czy im się to spełni, czy nie. Zobaczymy. W każdym bądź razie, jeśli chodzi tutaj o Rebekę i Gudwina, to ja dla ich dziecka mam już przygotowane imiona. Także myślę, że nie będę się tutaj długo zastanawiać. Aha, tu stoi ta nasza maszyna do wyrobu nektaru. Chociaż jeszcze nektaru właściwie nie spróbowaliśmy i trzeba by było dzisiaj chyba to zmienić. O, Maria wstała. Też jest już w takiej, no powiedzmy, zaawansowanej ciąży. Ona chce jeść, także poślemy ją do lodówki. Proszę, co ty robisz? Tak, zapłacimy rachunki. Jak widzicie, tutaj kuchnia się troszkę pozmieniała. Trochę bardziej ją otworzyłam na tą stronę. Tu była taka półka z alkoholami. Ja ją wyrzuciłam, żeby kuchnię poszerzyć i dodaliśmy sobie nasz warsztat babuni, gdzie będziemy mogli robić różne smakołyki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Może gofry byś zjadł. Dobra, później zajmiesz się miotkiem. Chociaż nie wiem, co on tam robi. Obszczekuje lodówkę. Dobra, przetransportujemy się do Rebeki i Gudwina. Kurczę, za chwilę nas tutaj zima zastanie. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że Rebeka urodzi dziewczynkę. Nie stosowałam tutaj żadnej metody z jabłkami, z arbuzami, także pozostawiam to absolutnie losowi. A chłopiec się urodził. Szczęśliwa matka i bezproblemowy poród zapewnił urodziny zdrowego dziecka. Ponieważ ciąża z Simem Rebeka przebiegła tak dobrze, możesz wybrać dwie cechy dla dziecka, z którymi rozpocznie życie. Jak chcesz dać mu na imię? Adam. Okej, przejdźmy do cech. Wiedziałam, że tak będzie. Tak, kocham te telefony. Wybierzmy mu jakieś fajne cechy. Kurczę, właśnie nie wiem, no bo George jest takim bardziej artystą, muzykiem, geniuszem. A Adam? Mógłby tak bardziej w Gudwina się wdać. Może byłby na przykład sprawny fizycznie. I co mu jeszcze tutaj dać? A zróbmy z niego śpiocha. Jest sprawny fizycznie, ale jest śpiochem jednocześnie. W sumie ta cecha to nic nie daje, ale wiecie. Żeby Simy nie były takie same do końca. Fajnie, urodziło nam się dziecko. No i chyba... Wow. Okej. Uwielbiam, kiedy to się tak ładuje dziwacznie. Czemu się kłócicie? Hello? Nie, nie będziecie się kłócić. Na pewno nie na mojej zmianie. Zrać sekret. Luz. Poza tym ona jest w ciąży. Wiem, że się denerwuje, ale bez przesady. Nie. Nie zabawa w berka, bo to bez sensu. Zapytamy ją o dzień. Dostaliśmy oczywiście wymyślonego przyjaciela. W prezencie. Okej. Trochę taki pusty ten salon mi się wydaje. Nie wiem, ta skrzynka tutaj na ten nektar tak jakoś bez sensu wygląda. Co tu w ogóle leży? George, dlaczego ty nie zjadłeś? Ja nie wiem. Czy ty zjadłeś? Nie, nie zjadłeś. Dobra, może później zjesz. O, gnom. Czy gnom. Sprzedamy go, to zawsze dodatkowa kasa. Niepotrzebny nam tutaj jest. Tysiączek. Fajnie, bo byliśmy trochę spłukani przez zakup tego warsztatu. Tak, co ja... O, światowej sławy chirurg. Chciałam, żeby on był takim jednoosobowym zespołem muzycznym. Więc może światowej sławy chirurg nie, bo George jest wirtuozem, z tego co pamiętam, dokładnie. I artystą. Okej, przejdźmy do tworzenia tutaj
pokoiku. Odezwę się do Was za chwilę, żeby odcinek po prostu nie trwał zbyt długo. Okej, okay. Pokój Adama jest już gotowy. Przybliżę Wam, żebyście mogli zobaczyć wszystkie detale. A tutaj łóżeczko po tej stronie. Ściągnę może ściany, bo jest teraz za dużo tutaj wszystkiego. Tutaj jakieś zabaweczki, oczywiście koniki. No i motyw ośmiornicy się pojawia. Dobra. Zaraz powinni przyjechać z dzieckiem do domu, więc spoko. Okej. Okay. Russell, ty jeszcze śpisz, dobra. Ojej, Maria, weź. To jest słone, okej. Okay. Pobaw się. Daj butelkę. Zmień pieluszkę. Włóż go do końca. Goodwin, co ty byś mógł porobić, co? Masz jakieś potrzeby? Tak. Chcesz siusiu. I jesteś głodny. Myślę, że Goodwin i Josh pójdą gdzieś razem dzisiaj na jakiś wypad taki męski. Może na ryby czy coś w tym stylu. Ich stosunki jakoś nie są powalające, no ale trudno. Trzeba będzie po prostu nad nimi popracować. A ty, moja droga, już jadłaś, Mario? Jadłaś. No to mogłabyś tak. Użyć prysznic i chyba pranie się skończyło. Tak, to wyjmij czyste pranie i spoko. Josh, proszę dokończyć tutaj jedzenie. Dlaczego odłóż resztki? Dlaczego nie możesz tego zjeść, co? Dlaczego, ja się pytam. Gofry. Skoro nie chcesz tak, to załatwimy to inaczej. Okej. Okay. Rebeka czuje się onieśmielona, bo jest nowy członek rodziny, którego jeszcze tak dobrze nie zna. Mimo, że przed chwilą go urodziła, no ale okej. Okay. Niech jej będzie. Rebeko, no ty sobie zjesz też goferki i pójdziesz wziąć prysznic, spoko. Jak tam twój ogródek, moja droga? No coś tutaj usycha, coś rośnie, więc nie jest tak tragicznie. Goodwin, ścigamy miotka. Gdzie jest miodek? Gdzieś go tutaj widziałam przed chwilą. O, miodek jest tutaj. Dobra, trzeba go poszczotkować trochę. Później kto inny przejmie pałeczkę, żeby on po prostu się samotny za bardzo nie czuł. No, kontakty nie są takie złe, więc nie jest najgorzej. Russell, gdzie jesteś? Jeszcze śpisz? Okej, okay, mógłbyś wstać. Wyślemy cię pod prysznic, żebyś ładnie pachniał. Trochę dzisiaj musisz spędzić czasu z Marią. Dobra, poczęstuj się babeczką. Troszkę teraz ludzi jest tutaj w tym domu. Niezłe zamieszanie tak naprawdę. No ale tylko czekamy, aż Maria urodzi i ich wyprowadzimy stąd. A kotów od Holdenów nie możemy zaadoptować, chyba dlatego, że po prostu nam się czas na adopcję skończył. Szkoda. Zresztą zobaczę, czy nic się nie zmieniło. Nie. A ktoś u nich jest w domu. O, wszyscy. O. Wszyscy, a nawet więcej. To znaczy nie wszyscy tak naprawdę. Jacyś dziwni ludzie się tam pojawili. Okej, okay, nie wnikam. Rebeka sprząta. Mario, co ty robisz? Nic nie robisz. Russell musi załatwić tutaj te swoje sprawy. Także ty mogłabyś poczytać coś z zakresu kulinariów. Bo za niedługo pójdziesz na swoje i się okaże, że nie potrafisz nic ugotować. No, dajesz mało. Dajesz, dajesz. Jak tam skończyło się szczotkowanie? Josh, ale ty długo jesz. Przyjazny przytul. Przyjazne poznaj. Plotkuj. Może coś zabawnego. I za chwilę gdzieś wyruszycie razem, moi drodzy. Już nie trzeba było sprzątać, no ale dobra, już chcesz, to trudno.
Tak, Rebeko, ty się zajmiesz podlewaniem tutaj, bo większość roślinek usycha. W sumie wiecie co, to ja ich chyba załatwię te do podlewania, bo tutaj trochę tego jest. Gdzie były te zraszacze? Chyba gdzieś tu. Są. Okej, jeden zraszacz. Może jeszcze jeden, na wszelki wypadek? Co? Nie? Da radę? Te mi tutaj nie będą podlewane. No to może jeszcze jeden. Okej. W sumie i tak wiecie, no zbliża się zima. Jeju, czemu nie mogę na niego kliknąć? I tak wszystkie roślinki za chwilę pójdą spać. Także w sumie też już chyba nie ma żadnych plonów z tego co widzę. A to jest do wyrzucenia? Chyba do wyrzucenia. To wyrzucimy ją, dobra. Mamy zraszacze. Trzeba będzie je za chwilę wyłączyć. Ja nie wiem, czy w ogóle można je jakoś, wiecie, automatycznie ustawiać, czy coś. Można się bawić. Dobra, wyłączymy je. Boże, ależ mnie to wkurza z tymi zraszaczami. Wyłącz. Wyłącz. I wyłącz. Ech. Dobra. Omyt z grzybami poznaliśmy, super. Rasel, ty coś tam wcinasz, widzę. Póki Maria nie pozna wszystkich przepisów, to mógłbyś poćwiczyć. George rozmawia z ojcem, to dobrze. Normalnie się wścieknę za chwilę. Dobra. Mamy dość ładną pogodę jak na jesień, 16 stopni. Rebeko, co ty byś mogła porobić? Masz w sumie trochę tutaj rzeczy. Spróbuj przygotować coś, jakiś dżem może, zrób dżem. Czy takie same produkty? A to my nie mamy? Nie można z pomarańczy dżemu zrobić? Ja się nie bawię tak. Mamy trzy marchewki. Nie. To trudne. To poczytaj też jakieś może przepisy. Albo nie, usiądź sobie tutaj, w naszej pięknej altance i tutaj poczytaj. Tak, zaznaczymy ci troszkę tych przepisów, żeby się poznała. Bo czas poznawać kolejne. Maria tutaj się pilnie uczy. Okej. Możemy z nim stworzyć grupę z młodym, czy nie? Dobra, i tak go zabierzemy gdzieś, żebyśmy mogli sobie powędkować. Mario, ile ci tam tych przepisów zostało? No trochę. No, przyspieszymy im czas. Ciekawe, kiedy Maria urodzi. O, piąty poziom, super. Rasel, jesteś mistrzem. Gdzie moglibyśmy iść? Chciałam połowić. Tutaj w Oazie Szczęścia. Są jakieś takie sportowe połowy, to się nazywa, czy jakoś tak? Tylko gdzie one są? To jest dobre pytanie. Odwiedź z Joshem. Idziemy umacniać więź ojcowsko-synowską, czy synowsko-ojcowską. Fajnie, Rasel, że śmiecisz, super. Lubię to, naprawdę. Wszyscy sobie coś robią, czytają. Okej. Rasel, czy ty jak z higieną stoisz? No, nawet dobrze. Przydałoby się jakieś barabara z Marią, nie powiem. Tam Mario. Ja jeszcze jeden przepis. To może zajmij się miotkiem. On taki samotny tutaj siedzi. Pewnie go ugryzie, no ale dobra. Uczucia daj. O, wąchać dłoń.
Później się zajmiemy troszkę Marią, jak tam nasze nowonarodzone baby. No, nawet w porządku. Zapomniałam o żółwiu. Trzeba będzie go nakarmić. Sprzątnij i napełnij jedzeniem. No oczywiście to miał być obowiązek Josha, no ale wiadomo jak to jest. Wszystko później spada na rodziców. Użarł go. Jak zawsze. Rebeko, później jeszcze ten, posprzątaj pranie. Wiem, że dopiero urodziłaś, no ale widzisz. Nikt się jakoś nie kwapi z pomocą. Maria, skończyłaś? Jeszcze nie. Uczucia, przytul, uczucia, mów. Maria, jak skończysz, podejść do Rasela. Jakiś miłosny uścisk może. Pocałuj go. Trzymaj za ręce. O. Skończyła już czytać, fajnie. Rebeka? Rebeka jeszcze czyta. Dobra, przetransportujmy się do naszych koleżków. Goodwin, widzę, że ty po prostu lecisz na złamanie karku. Dobra, wędkujcie sobie, chłopaki. O. Mówią z parkingu, ale to nic. Uczymy syna wędkowania, fajnie. I przy okazji samych siebie. Ok, przetransportujmy się tutaj do Marii. Małe bara jeszcze nikomu nie zaszkodziło pod prysznicem. Jak tam Rebeka się ma? Nawet dobrze. Wyślemy ją do sklepu. Chociaż może najpierw na toaletę. Tak, to by się opłaciło najpierw zrobić. Trzeba ją sprzątnąć jeszcze. Dobra, Rebeka, ja ci pomogę z tym praniem, żebyś nie traciła na to zbyt dużo czasu. I wyślemy cię do sklepu spożywczego. I kupisz troszkę produktów, co by z nich dżemik zrobić. Pojawił się komunikat, że George złowił rybcie. To dobrze. Później może podamy trochę nektaru. Czy ty masz jakąś butelkę w swoim wyposażeniu? Nie. Maria? Maria ma. No to dobrze. O, ona to już jest naprawdę w zaawansowanej ciąży. Coś mi się wydaje, że w następnym odcinku urodzi. O, Rebeko, wyjdź im z tej łazienki. No właśnie, wyłaź. No, dziecko się czuje samotne, no, zaraz się nim zajmiemy. Russell, robicie coś czy nie? Hello? Robią coś, to dobrze. Jak tam? Wy jesteście jeszcze na jedzeniu, nie? Josh, jak ty? No, ty też w sumie. A odrobiłeś zadanie domowe? Na 100%. Okej. Okay. Josh złowił kolejną rybę. Maria zajmie się swoim kolejnym bratem. Co mu tam dolega? O, wszystko. No to Mario, tak. Pobaw się, daj butelkę. Zmień pieluszkę, wyściskaj pozę dwa razy. I będzie dobrze. Russell, ty może tak. Użyj. Jest jeszcze trochę wcześniej, więc na łowy żadne nie możesz pójść. A idziesz do pracy w ogóle dzisiaj? A, za 5 godzin idziesz. No to nie będę cię nigdzie posyłać, żebyś kradł. Tu masz wszystko ok. Russell ma 5 jabłek. Spoko. Dobra, co my tutaj możemy kupić na dżemik? Z pomarańczy dżemiku nie zrobimy. Nie wiem, czy z jabłka zrobimy. Z winogron chyba można dżemik. Czekajcie, bo coś było z tym ogórkiem. Zobaczymy. Kupimy tego ogórka i zobaczymy, czy on dalej jest zbagowany. O, kukurydzę sobie kupimy. Okej. Okay. Rebeko, jak ty jesteś na mieście, gdzie ty w ogóle jesteś, po sklepu spożywczego gdzieś, to kup los na loterii i kup ze 3. Bo potrzebujemy trochę kasy.
W sumie nie wiem po co, ale mamy tylko gołe 4000, więc przyda się na pewno. Okej, okay, Goodwin, co ty robisz? Dalej łowicie. Śledzi was paparazzi. Dobra, Goodwin, to ty tak. Kończysz wędkowanie, łapiesz za telefon i umawiasz się. To dzwoni do Steama, umów się. Umówimy się do naszej remizy strażackiej, w której zaszły pewne zmiany. Ty miałeś się chyba zaprzyjaźnić z córką Holdenów, co? Jest w domu, także odwiedź ją. Jejciu, tyle simów, tyle się dzieje, po prostu zaczyna mnie ogarniać. Z naszą zauroczoną Jolandą umówimy się do remizy strażackiej. Zobaczymy w ogóle, czy przyjdzie ta małpa jedna. Russell, mógłbyś jeszcze troszkę potrenować. Żebyś tak jeszcze, wiesz, nie był zbytnio zmęczony czy coś, bo idziesz do pracy. Spróbuj zadzwonić za 4 godziny. Wiesz co, Jolanda, idź normalnie. Odbierzemy sobie za to nagrodę za służbę. W takim razie. Okej, okay. Gdzie jest Rebeka? No, puszcza los na loterii chyba. To dobrze. Maria zajmuje się dzidziusiem. Łóżko do końca. Tak, miałaś podać ten nektar. To podaj go. Zaraz Rebeka też powinna wrócić, więc fajnie. Dlaczego rozmawiasz z tym panem? Ci nie mówił, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi? Gnomy w mieście Oaza Szczęścia. Trudno było w to uwierzyć. Goodwin, dziękuję ci bardzo za rozwiązanie tej sytuacji i usunięcie tych natrętnych stworzeń z naszego wspaniałego miasta. W imieniu obywateli miasta Oaza Szczęścia mam przyjemność wręczyć ci nagrodę w uznaniu za twoją ciężką pracę. To trofeum zaszczytne strażaka. Super. Kasa przydałaby się nam bardziej, ale nie będziemy wybrzydzać ostatecznie. Malutki kotecek! Kropka Dickens, której dalej nie możemy adoptować. Ja nie wiem, jak oni żyją z troma kotami, no ale okej. Okay. Chciałam do środka wejść, a nie gadać z tym tu irokezem. Czy to był Nick w samych portasach? Nick! Helen jest bogaczem. W ogóle, czemu tutaj jest tyle ludzi? Kto to jest? Sara? Sara się zestarzała, ale jak? Kiedy i dlaczego? Dziwne. No ale dobra, nie będę już na to wpływać. Ciekawe, kiedy Nick się zestarzeje swoją drogą. O, możemy się z nią przywitać? Rebeko, co ty czytasz? Gdzie ty w ogóle jesteś? Wracaj do domu. Maria chyba podała już nektar. Także napijemy się. Ona jest... Maria, podałaś ten nektar? Gdzie... A, w pokoju dziecięcym, na podłodze. Nie, no to... No jasne, bo to ma sens przecież. Okej. Wypij sobie. Wiecie, potraktujemy to jako jakiś soczek czy coś. Jako właśnie nektar, no bo ona jest w ciąży, więc alkoholu pić nie może. Też sobie weź szklaneczkę. Russell, ty też... Goodwin, odebrałeś? Odebrałeś. Nie wiem, czy Jolanda już się zgodzi. Pewnie nie. Umów się. Jak tam Josh? Rozmowa się toczy? No nie za bardzo. No szybciej, Goodwin. Szybciej, szybciej, szybciej. Jolanda. I ponownie w remizie strażackiej. Wow, 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 wow. Jej, jakie to jest normalnie problematyczne dziecko. Gdzie jest Helen? A, stoi przed nami. Okej. Przyjazne, tak. Teraz zapełnimy sobie całą kolejkę. Luz. Zdrać sekret. Boga wędka, chociaż ona jest długa i nic w zasadzie nie daje, ale dobra. Zabawne. Musimy być z nią przyjaciółmi. Luz.
Jejciu, ale się zastarzała nam Sara. I jeszcze po prostu te warkoczyki, które ni w 5, ni w 10 do niej pasują. Ale dobra, już ją tak zostawimy. Nick jak zwykle prezentuje się dość apetycznie. Mam nadzieję, że on się nie zestarzeje za chwilę. A to dziwne jest. O Boże, spróbuj za 3 godziny. Dobra, Goodwin. A co ty znowu masz? Odbierz nagrodę za służbę kolejną? W ogóle dostałeś coś do wyposażenia? Masz. No to dobra, odbieraj kolejną nagrodę. Widzę, że te laski są tu jakieś problematyczne. Russell też bierze. Maria wzięła sobie na pół. Niestety Rebeka nic nie wygrała dzisiaj. Samochód odwożący Russella będzie za chwilę. Dobra. Rebeko, jak wypijesz, to zajmij się trochę swoim dzieckiem. Zmień brudną pieluszkę, baw się, daj mu butelkę i znowu go wyściskaj. Jest już troszkę późno. Rebece chce się spać. Słodkie jak inne nektary. Okej. Okay. Josh jest tam, spoko. Mario, chodź pobawić się z żółwiem. Baw się z Charlie'm. Bez ciebie, Goodwin, sytuacja po środku naukowym nie zostałaby rozwiązana w tak krótkim czasie. Dzięki twoim szybkim decyzjom i działaniu obywatele miasta Oaza Szczęścia mogą spać spokojnie. Jest moim zaszczytem wręczyć ci nagrodę za twoje osiągnięcia. To trofeum bohaterskie strażaka. Wow. Okej. Okay. Że mam tutaj mega bohatera. Goodwin, przetransportuj się do swojego miejsca pracy, gdziekolwiek ono jest. Jakaś ślepa jestem tutaj. Dobra, Russell zaraz jedzie do pracy. Jak tam z Helen? Wszystko dobrze, gadamy sobie. Jejciu, to jest po prostu taki dom wariatów teraz tutaj. Błe, posmak miodowy dominuje. Smak dymny jest prawie niewyczuwalny, co zepsuło trunek. Ojojoj. Oj, oj. Są 3 rodzaje nektaru. Brązowy, purpurowy i zielony. Mądrości Rebeki. Czemu nie idziesz przewinąć dziecka? Przesuniemy to gdzieś. Może jej to stać na drodze. Zmień pieluszkę, baw się, daj butlę, no i wyściskaj. Już, już, nie drzej się tak. Jeszcze opieka nam po dziecko przyjedzie. Normalnie nie wytrzymam. Rebeka, ile razy ja mam ci ładować tą kolejkę? Russell, będziesz miał swoje dziecko, to będziesz się nim zajmować. Nie wchodź mi tutaj w drogę. Mario, co robisz? Dobra, odbierz telefon. Odbierasz ten telefon? Tutaj z miotkiem mogłabyś trochę potrenować, ale w sumie chce ci się siusiu, to siusiaj. Chce ci się jeść, to też zjedz coś, rybę z frytkami na przykład. Później mogłabyś uczyć sztuczki. Wstań. Jak tam Goodwin? Jest w pracy. O, jest nasz przyjaciel tutaj, widzę. Zwiększymy moc. Powinno nam szybko pójść, a później... Kurczę, głodny jest. Zjemy coś na szybko, chleb z dżemem i zadzwonimy do naszej, powiedzmy, drugiej kobiety. Gdzie ty jesteś? Dodałam tutaj kilka lamp. I dlaczego dziecko dalej mi się świeci? Podrzuca mnie. Dlaczego? Dlaczego? Tak naprawdę. Masz w kolejce, żeby zmienić pieluchę? Masz. No to fajnie. Jak zmienisz pieluchę, to widzę, że ty jesteś dość senny, ale w sumie nie rozumiem dlaczego. Głodna. Dobra, to najpierw sobie zjesz. Może stek z serem. Maria, ty co robisz? Jesz, okej.
Gudrun, pokaż, jak zmieniła się. Jeszcze tutaj Russellowi zaznaczę, żeby pracował ciężko, żeby miał jakiś awans. Tak, dodałam kilka lamp, jak widzicie. U góry, jeśli chodzi o łazienki, to zmieniłam drzwi, że już wszyscy mogą tu wchodzić, i kobiety, i mężczyźni. No i dodałam jedno podwójne łóżko, gdybyśmy chcieli tutaj zaprosić Jolandę właśnie. Zobaczymy. Trochę jest już późno, ja nie wiem, czy ona później znowu przyjdzie. Josh! Nie możesz mieć szlabanu, w ogóle co ty robisz? Zaproś. Uzyskaj relację przyjaciółka, ok? Założę się, że jeszcze te relacje są dość niskie. Aha. Tutaj... Jezu, co się dzieje? Helen, gdzieś ty jest? Czy ona właśnie zmieniła grupę wiekową? O, ja nie mogę. Nie wiem, gdzie ona się podziała. Może poszła gdzieś na górę. Dobra, no to ja chyba będę musiała im zmienić wygląd. Czy coś. Nie wiem, dlaczego jakoś dziwnie tak się złożyło, że nam Sara się postarzała. No ale trudno, jeszcze tak zostawię. Nie będę już im kombinować tam w tych metrykach. Chyba, że będziecie chcieli, to dajcie mi znać, czy... No i jeżeli właśnie też Nick będzie się zbliżać do tej starości, czy im to cofnąć, czy nie. No ale dobra. Obczajmy sprawę na pewno. Josh, to ty wracaj do domu. Mario, co ty robisz? Posprzątaj. Czy jeszcze masz dość dużo energii. To już znasz na pamięć. Przydałaby się druga część. Czytaj. Musisz sobie poprawić. Kurczę, ja się tak zastanawiam, czy ja ich spełniam w ogóle tutaj te potrzeby. Chyba nie. Dobra, to odbyć masaż. Kurde, teraz tak. Gdzie jest spa? Siu, siu, siu. No, tu jest. Zamów masaż. Dobra, ale leczniczo sobie zamówimy. Później wrócisz do domu i będzie cacy. Co ty tam wcinasz? Stek z serem. No i chyba powinnaś iść spać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jesteś bardzo zmęczona. I jak tam ten mały, jak mu tam było, Adam. Dobra, chyba wszystko ok. Goodwin zaraz skończy. Już skończył właściwie z wozem, więc spoko. Dobra, to przetransportujmy się do Goodwina. Przyspieszymy trochę czas. Żeby on zjadł i wreszcie zaprosił tą Jolandę, kurde. Ktoś dzwoni. Dobra. Nie wiem, czy on tego nie odbierze przypadkiem, ale już jest późno. Przeczytaj. Okej, możemy przeczytać. Nie ma sprawy. Jasne, pozmywaj jeszcze. Wcale nie ma późno. Tu, tu, tu. Ciekawe, czy teraz przyjdzie. Nie, Goodwin nie zgodzi się na randkę, Saro. Niestety. To co, ona przyjdzie w końcu, czy nie? Kurczę, chyba nam przeszkodziła ten... Sara. Za szybko klikam, niestety, no i takie są wyniki później. No, Jolanda, przyłaź. Przyłazuj, bo już jest późno. Przyłazuj, dokładnie. Okej, spoko. Zaraz przyjdzie. Jak tam reszta ludzi? Ty wracaj do domu, ty śpisz. Josh? O, sam poszedł spać, to dobrze, mądre dziecko, ale... Mądre, ale się nie umyło, no. Trzeba się nim zająć. Nie umyło się i nie pojadło. Prysznicuj się i zjedz coś. Może stek z serem. Na noc to akurat takie lekkostrawne. Miodek, o co tobie się rozchodzi? Proszę bardzo, masz miskę, to jedz. Siusiu dzisiaj też będzie chciało. Maria, jak tam twoje potrzeby? Wszystko cacy.
Możesz iść spać. Ok, mamy Jolandę już na parceli. Także bosko. Cześć, Jolanda. No pokaż jej, jakim jesteś fajnym strażakiem. Pocałuj. Pochwal wygląd. Zalotny dowcip. Dobra, spontaniczny pocałunek. Dobra, szybciutko. Czemu mu się to skasowało? Pochwal wygląd. No, spać jej się chce. Mocny uścisk. Jeszcze jedno romantyczne. I spróbujemy... Wiecie co? Tak sobie pomyślałam o Barabara, ale... Kto śpi w podwójnym łóżku? Feniks, normalnie zginiesz chyba, coś mi się wydaje. I zadowolony. Postaramy się o dziecko z Jolandą. Cia. W ogóle nie wiadomo, czy się uda, zobaczymy. By temu co? Ma koszmary? Dobra. Mamy pierwszy dzień zimy, w ogóle trzeba Simu przebrać. Więc co ty robisz? Tak, ty to po prostu potrafisz sobie wybrać dobry moment, że tak powiem, na dwójeczkę. Jolanda, nie uciekaj, gdzie jesteś? Dobra, jeszcze kibelek popsuł, super. Josh poszedł spać, to dobrze. No wiem, że jesteś zmęczona, ale wiesz jak jest. Zalotny dowcip i zobaczymy, czy się uda. Kurczę, ten odcinek będzie długi. No ale wiecie jak jest. Trzeba zobaczyć, czy nam się uda z Jolandą. Czy też te łazienki są tak wysoko, że sprawi druga w nocy. Ciemno w tych kibelkach. Jezu, no! Postaraj się o dziecko z Jolandą. Czemu wszyscy wstają akurat? Nic ciekawego się tu nie dzieje, chłopaki. Wracać do łóżek. Wszyscy się ulotnili. Co się dzieje? Coś nie tak z tym prysznicem, czy z nami? Coś... O, może teraz się uda. No, Russell, wracasz do domu? Wracasz, to spoko. Zajmiesz się dzieckiem przy okazji. Czy usłyszymy muzyczkę? Nie! Jezu, tyle się namęczyłam i nic. Jeszcze raz, dobra, ostatni raz. Ostatni raz, bo Jolanda nam tutaj zemdleje za chwilę. O, jakiś mudlet. Dumny krok, aha, że było Barabara, dobra. Buzi, buzi, no wskakujcie pod ten prysznic. Jeszcze gra mi się przycięła, super. Razem chyba się bawi z reszaczami, no ale okej. Muzyczka? Godwin, ty parówo niewierna. Dobra, może... wyprosimy ją, czy coś? Można? Dobra, nieważne. Najwyżej sama się położy spać, albo sobie pójdzie. Russell. No oczywiście Goodwin, wiecie, powiedział Rebece, że musi iść do pracy, że musi naprawiać alarm i samochód. A wszyscy wiemy, po co tak naprawdę do pracy poszedł. Russell, ja cię wykorzystam. Ja wiem, że ty będziesz bardzo śpiący i w ogóle. Daj butelkę, zmień pieluszkę i wyściskaj go. A później pójdziesz spać. Okej, to ja już na razie kończę ten odcinek. Trochę się tutaj działo.
Będziemy mieli dzidziusia na boku. No ale trudno, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Także trzymajcie się i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa!